Witajcie w dzisiejszym odcinku Biologii do Matury. Hansa Christiana Andersena. Przeniesiemy się teraz w głąb niewidzialnego świata komórek prokariotycznych. Ale, ale, partnerem dzisiejszego odcinka jest szkoła inna niż wszystkie, szkoła w chmurze. Swoją drogą, pozdrawiam wszystkich chmurzan. Odkryjemy dziś budowę prokariontów, różnice między nimi oraz ich niesamowite zdolności do życia, ale zanim to zrobimy, serdecznie dziękuję za wsparcie na Patronite. Dodatek do tej lekcji z analizą jeszcze kolejnego zadania maturalnego czeka właśnie tam na was. Komórki prokariotyczne. Takie małe a jakie ważne. Zanim zagłębimy się w ich budowę, przyjrzyjmy się różnorodności tych maluchów. Bo właśnie ta różnorodność form morfologicznych bakterii jest taka zadziwiająca. Chociaż teraz nie o tym. Na pewno wielu z Was słyszało o bakteriach gram dodatnich i gram ujemnych. Ale czy wiecie, czym różnią się te dwie grupy? Klucz leży w strukturze ich ściany komórkowej. W bakteriach gram dodatnich ściana komórkowa jest gruba, pełna peptydoglikanu. Natomiast w bakteriach gram ujemnych jest cieńsza i to jest bardzo ważne z dodatkową zewnętrzną błoną lipidową. I te różnice mają naprawdę kluczowe znaczenie dla ich odporności oporności. Oporności na antybiotyki. Ach, odporność, tak, tak. Oporności na antybiotyki oraz sposobu interakcji z organizmami gospodarzy. Skąd w ogóle wzięła się ta nazwa? Gram dodatnie, gram ujemne. I dlaczego niektóre barwią się, inne się nie barwią? O co z tym wszystkim chodzi? Jaki to ma wpływ na ich wrażliwość? Wrażliwość, już jest spoko na antybiotyki. Zanurzmy się w tę mikroskopijną zagadkę. Otóż wszystko zaczęło się od duńskiego lekarza Hansa Christiana. Andersena. Hansa Christiana Grama, który w 1884 roku opracował specjalną metodę barwienia bakterii, aby lepiej je obserwować pod mikroskopem. Jego metoda była dość prosta, ale genialna w swej skuteczności. Proces barwienia grama polega w uproszczeniu. Na nałożeniu na bakterię fioletu krystalicznego, a następnie płukaniu taką jodową substancją mocującą dalej używa się alkoholu czy acetonu do spłukania. No I w tym momencie zaczyna się dziać magia. Bakterie gram dodatnie zatrzymują fiolet, podczas gdy gram ujemne tracą kolor, czyli odbarwiają się pod wpływem tego wypłukiwania alkoholem. Na koniec bakterie gram ujemne są barwione jeszcze na różowo za pomocą safraniny. To jest ten kolejny barwnik i tak oto widzimy różnicę między tymi i tamtymi, ale dlaczego to się dzieje? Wszystko sprowadza się do budowy ścian komórkowych. Bakterie gram dodatnie mają grubą warstwę peptydoglikanu glikanu, mureiny, w swojej ścianie komórkowej. Która zatrzymuje, wiąże ten fiolet krystaliczny nawet po spłukiwaniu alkoholem. Z kolei gram ujemne mają cieniutką warstwę peptydoglikanu, no i dodatkową zewnętrzną błonę lipidową, już o tym wspominaliśmy. I ta błona lipidowa uniemożliwia wiązanie fioletowego barwnika z peptydoglikanem. A jak się to wszystko ma do tych wcześniej wspomnianych antybiotyków? Oto kluczowa kwestia. Ze względu na różnice w strukturze ściany komórkowej, antybiotyki działają inaczej na te dwie grupy bakterii, na przykład penicylina. Jeszcze sobie o tym pogadamy, działa skutecznie na gram dodatnie, zakłócając produkcję, no nie zgadniecie, pepty do glikanu, co prowadzi do rozpadu ściany komórkowej, jednak ta sama penicylina już jest mniej skuteczna przeciw gram z powodu ich zewnętrznej błony lipidowej która stanowi barierę dla antybiotyku. No bo jak zadziałać na ścianę, która jeszcze jest dodatkowo chroniona błoną? Inne antybiotyki, jak na przykład aminoglikozydy, są skuteczniejsze przeciwko gram ujemnym, a mniej przeciwko dodatnim. Stąd kluczowa jest prawidłowa identyfikacja rodzaju bakterii podczas infekcji, aby odpowiednio dobrać antybiotyk. Podsumowując, różnice w budowie ścian komórkowych, gram dodatnich i bakterii gram ujemnych nie tylko decydują o ich reakcji na barwienie grama, ale mają ogromne znaczenie w medycynie. Dzięki wiedzy o tych różnicach możemy lepiej rozumieć, jak działają antybiotyki, no i jakie, jakich wyborów dokonywać podczas leczenia w danych infekcjach. No dobra, to jest doskonały czas, żeby zrobić sobie małe zadanko. A to drugie znajdziecie na Patronite. Jesteśmy w zbiorze zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zadanie z biologii, poziom rozszerzony. Zadanie 17, Formuła 2015. Główną cechą niemal wszystkich komórek prokariotycznych jest obecność ściany komórkowej. Różni się ona budową i składem cząsteczkowym od ścian komórek eukariotycznych, które zawierają zwykle celulozę lub Hitynę. Większość ścian komórkowych bakterii zawiera peptidoglikan, związek chemiczny złożony z dwóch, dwóch łańcuchów polisacharydów połączonych krótkimi. Łańcuchami polipeptydowymi. Skuteczność antybiotyku penicyliny wynika z tego, że blokuje ona aktywność enzymów bakteryjnych biorących udział w syntezie peptydoglikanu. Na podstawie różnic w budowie ściany komórkowej i wynikających z tego różnic w barwieniu tej ściany techniką nazywaną metodą grama, podzielono bakterie na gram dodatnie i gram ujemne. Na schemacie przedstawiono budowę ściany komórkowej bakterii gram dodatnich. I gram ujemnych. Co my tu mamy? Widzimy kilka różnic na tych obrazkach, ale skupmy się na tej kluczowej. Oto warstwa błony komórkowej otaczającej peptydoglikan. Tego nie ma na tym rysunku po lewej stronie. Czyli schemat gram dodatnich pokazuje, patrząc od wewnątrz komórki, błonę, ścianę z peptydoglikanu i już. Tymczasem gram ujemnych jest błona, ściana i jeszcze błona. Część A. Na podstawie schematów podaj różnicę w budowie ściany komórkowej bakterii gram dodatnich i gram ujemnych oraz wyjaśnij, uwielbiacie, wyjaśnij co to jest piękny czasownik operacyjny oraz wyjaśnij, jakie ma znaczenie dla bakterii chorobotwórczych. Zbudujmy więc odpowiedź, bo oczywiście już ją znamy. Bakterie gram ujemne na zewnątrz ściany. Komórkowej z pepty do glikanu mają dodatkowo błonę zewnętrzną. Ta dodatkowa błona może chronić komórkę bakteryjną przed działaniem niektórych leków. Otóż, mamy wyjaśnienie, mamy podaną różnicę. Leźmy z częścią B. Uzasadnij, dlaczego penicylina działa szkodliwie na komórki bakterii, a nie wpływa na komórki człowieka. To proste jest. No, penicylina hamuje syntezę peptydo-glikanu, a więc upośledza produkcję ściany komórkowej. Ludzkie komórki nie mają ściany komórkowej, nie ma czego tu upośledzać. Ale wiecie co, nie tylko bakterie powszechne są wśród prokariotów. Istnieje też grupa nazywana archeowcami, które choć przypominają bakterie, to, to różnią się w kilku bardzo kluczowych aspektach. Archeowce w przeciwieństwie do bakterii potrafią przetrwać. w przeciwieństwie do niektórych bakterii, może, bo, bo, bo nie do wszystkich. W każdym razie te archeowce potrafią przetrwać w ekstremalnie trudnych warunkach. Od gorących źródeł po mrożne, obsza mrożne, mrożne obszary Arktyki. Są niesamowicie ważne dla ekosystemów, a ich zdolności przystosowawcze są źródłem inspiracji dla wielu naukowców. W sumie, co za różnica, zapytacie, bakterie, archeowce. Warto poznać te różnice, choćby dlatego, że archeowce są słabo poznane i kto wie, może to wy odkryjecie w przyszłości u nich coś nowego, coś ciekawego. W każdym razie archeowce mają białka histonowe, na które nawinięte jest DNA. Bakterie, komórki bakteryjne, histonów nie posiadają. Od taką mamy różnicę. Ściana komórkowa archeowców nie zawiera pepty do glikanu. No a komórki bakteryjne, jak wiecie, mogą mieć go całkiem dużo. A które więcej? Gram dodatnie czy gramujemy, Pamiętacie? Ponadto na powierzchni ściany archeowców może występować białkowa tak zwana warstwa S. W błonach archeowców znajdziemy wiązania eterowe stabilniejsze niż wiązania estrowe u bakterii występujące między glicerolem i kwasami tłuszczowymi. Mam nadzieję, że dzisiejszemu odcinkowi, że dzięki dzisiejszemu Poczujecie się bardziej zaznajomieni z tymi fascynującymi, acz niewielkimi organizmami ze świata komórek prokariotycznych. Uczcie się z głową, uczcie się sprawnie. Do zobaczenia. W następnym odcinku, trzymajcie się. Cześć.